Już po raz 25 w Łaziskach Górnych zebrały się drużyny piłki ręcznej z Niemiec, Austrii i oczywiście z Polski. Wszystko z okazji międzynarodowego turnieju imienia Jana Olszówki, utytułowanego trenera, nauczyciela i działacza sportowego powiatu mikołowskiego. Spotkanie legend piłki ręcznej. Tak w skrócie można podsumować turniej, który dziś rozpoczął się w Łaziskach Górnych. 8 drużyn oldboyów rywalizuje w nim o miano tej najlepszej. Lata troszeczkę uciekają. Zdrowie nie te, ale ambicja, wola walki, no to wiadomo, powoduje to, że jesteśmy naprawdę tak, niekiedy tak podbudowani, że serce chce, no wiadomo, by chciało, a tu nogi troszeczkę zawodzą, no ale to jest to wiek oldboya, no. Jednym z faworytów do zwycięstwa jest z pewnością drużyna gospodarzy, czyli ekipa Lwów Jasia z Łazisk Górnych. Do tej pory byliśmy w roli faworytów, ale jest tak wyrównany team tutaj, tyle zespołów bardzo dobrych, że myślę, że każdy z każdym w tym turnieju może wygrać i jak zobaczycie, walka będzie trwała od początku do końca i my również będziemy walczyć do końca, jeszcze nie podajemy się. I taka też była filozofia Jana Olszówki, zmarłego w kwiecie wieku nauczyciela i trenera, którego zasługi dla piłki ręcznej i szerzej pojętego sportu w powiecie mikołowskim są nie do przecenienia. On tu zakładał piłkę ręczną w Łaziskach. On był zawodnikiem AZS-u Katowice, gdzie zdobyło mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski. On był postacią, która werbowała młodych piłkarzy ręcznych. On zaczynał w Łaziskach te podwaliny, które zostały tutaj stworzone. A teraz ku jego pamięci co roku spotykają się jego dawni koledzy i boiskowi rywale, aby wspólnie przypomnieć młodym jego sylwetkę.